gośni, gośni, gośni! Dzień dobry. Teraz sobie swoje szczęście znam. Bardzo nam miło, dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie ze spółki. Jesteśmy z nami, wielkie brawa. Witamy bardzo serdecznie, dziękujemy za muzyczny prezencik. Może panowie się również oddzielić pod koniec tego spotkania. Prezencikiem muzycznym, dokładnie. Spotykam się, drodzy państwo, z powodu tej jakże pięknej, pięknie wydanej, jubileuszowej płyty, która w pewien sposób granicą wyznacza to, co się wydarzyło przez ostatnią dekadę, przez ostatnie 10 lat. 10 lat, które pełne było wzlotów, upadków raczej chyba nie zaliczyliśmy. Wiele się działo, wiele koncertów. Liczyliście w ogóle, ile zagraliście w ciągu tych ostatnich 10 przynajmniej lat występu, albo ile dziennie najwięcej? To może na początek witamy państwa bardzo serdecznie. Jest nam niezwykle miło, że znaleźliście chwilę czasu, żeby te pół godzinki tutaj z nami poświęcić. Bardzo dziękujemy i teraz brawa dla państwa. Chodzi o ilość koncertów, to zaczynaliśmy od naprawdę takiej bardzo, cześć, zaczynaliśmy od takiej bardzo dużej ilości grania, no i rzeczywiście musimy przyznać, że tego nie jesteśmy w stanie policzyć, ale tak gdzieś do 6 milionów już dochodzi. Ciekawe, ile te 6 milionów przełożyło się na funduszów waszych? Nie, około 1000. Czyli jednak. Proszę bardzo, może tutaj rozdam wodę. Rozdasz, cudownie. Widać, kto jest kierownikiem tego zespołu. Dziesięciolecie zamknięte w tej płycie. Po raz pierwszy nowe aranżacje niektórych numerów, ale pojawiły się też utwory kompletnie, znaczy aranżacje starych numerów, pojawiły się też kompletnie nowe utwory. Natomiast pytanie mam, czy te nowe utwory, które tutaj się znalazły, to jest coś, co miało się pojawić na kolejnej, stricte studyjnej, w pełni autorskiej płycie i postanowiliście jednak nie czekać na zupełnie nowy album i dorzucić tylko do tego jubileuszowego, czy od początku tego się nie wyszło? Niestety to jest tak, że trzeba też, wydając piosenki na płycie, nie tylko jakby podsumowanie 10 lat, bo rzeczywiście nasze 10 lat to jest takie mocne 10 lat. To jest mocne 10 lat, gdzie my graliśmy, jeździliśmy po różnych miastach. Właściwie raz, dwa, trzy, cztery razy odwiedzaliśmy każde miasto w Polsce, więc właściwie nie ma przed nami tajemnic, ani żadnej górki, której nie znamy, ani jakiegoś padołu. Więc tak naprawdę te wszystkie piosenki, które są na tej płycie, to jest takie podsumowanie. Bo te nowe piosenki, one równie dobrze mogły być na nowej płycie, ale to nie jest akurat jakby taki wyznacznik tego, że to musi być już nowa płyta. Teraz wydaliśmy Feel the Best i pewnie za 2-3 lata wydamy taką naszą płytę, gdzie będą nasze numery, żebyśmy też mogli muzycznie dojrzewać, żeby ta płyta była po prostu ciekawa w całości. Lubicie podsumowywać? Proszę? Podsumowywać lubicie? Myślę, że podsumowanie jest dobrym słowem do tego, co się tych 10 lat, bo to ta płyta Feel the Best jest. Rzeczywiście tutaj wszystko jest na tej płycie żywe, nawet okładka jest żywa, malowana przez Marka Grele, świetnego karykaturzystę. My tam wyglądamy, jesteśmy trochę do siebie podobni, ale trochę jak karykatura. Słuchaj, okładka okładką, ale środek jest najciekawszy. Limuzyna, drodzy państwo, jak można przewozić sprzęt w bagażniku na przykład? Często takie sytuacje się zdarzały? To jest jakaś tam wypadkowa tego, że jak przyjechaliśmy do Stanów, to chcieli nas bardzo ugościć tym, że podstawią nam taki samochód, który jest bardzo takim, taka limuzyna, może puścimy w obieg to zdjęcie. To z państwa ma płytę? To zobaczcie, jak, no tak mniej więcej chcą nas ugościć tam osoby, które nas zapraszają, no ale tam ten samochód to jest bardziej na taki wieczór panieński albo kawalerski niż na przewożenie sprzętu. No na instrumenty Łukasza już niekoniecznie, jak widać na załączonym obrazku. No dobrze, panowie, skoro tak jeszcze o podsumowaniu, bo to 10 lat, to trzeba jednak faktycznie spiąć pewną klawrą. Ja jedynie przez przypadek dzisiaj wybrałam koszulkę zespołu Bon Jovi, ponieważ to w przypadku Piotra jest chyba zespół, który dosyć mocno na ten muzyczny życiorys wpłynął. To solówkę tego zespołu do utworu Always podobno ostro grałeś, dokładnie. Ale czy ten zespół troszeczkę też wpłynął na to, że film powstał?
Film jest taką wypadkową tego, o czym marzymy. Jeżeli każdy o czymś marzy, to pewnie w jego życiu się spełni. I to jest taka odpowiedź bardzo ogólna, bo wydaje mi się, tak jak ty wykonujesz swój zawód na 6+ i starasz się być cały czas lepsza, masz różne dni w życiu, tak samo państwo pewnie o czymś marzycie i te marzenia na 1000000% się spełniają, ale trzeba być konsekwentnym. To tylko tyle, chyba konsekwencje. I dlatego też między innymi powstał zespół, bo fajnie być na scenie. Panowie, Michale i Michale, jak wam się przez te 10 lat wiodło w zespole Film, który tak naprawdę no, miał ułatwioną rzecz do zrobienia, ponieważ osiągnęliście błyskawiczny sukces, te splendory co chwila na was spływały, kolejne płyty okazywały się kolejnym sukcesem, półka z nagrodami się zapełniała w zastraszającym tempie. Jest łatwiej, ale czy rzeczywiście mieliście w głowach coś takiego, że trzeba, owszem, wyciągać, wyciskać te wszystkie kropelki, te wszystkie cytryny do ostatniej kropelki, ale jednocześnie trzymać się cały czas twardo tej ziemi? Wiesz co, powiem tak, bo użyłaś sformułowania, że było nam łatwiej, bo od samego początku tam zgarnęliśmy wszystko i była sprawa załatwiona. Otóż nie do końca tak było, dlatego że owszem, dostaliśmy dużo, ale potem trzeba było utrzymać pewien poziom. Chyba gorzej jest w ten sposób, niż jak dochodzisz od początku, od zera do setki, tak wiesz, po kolei spokojnie. Jak nam się wiodło? No dobrze nam się wiodło chyba, nie? Co myślisz? Wszystko jest okej. Pracujemy sobie, wymyślamy, myślimy, śpiewamy, gramy, wszystko. Słuchajcie kochani, no my przede wszystkim żyjemy muzyką, także te 10 lat upływa nam na graniu, na tworzeniu muzyki i to jakby jest dla nas priorytet, a cała reszta, no to już jest można powiedzieć taka proza życia, nie? Czyli robimy w życiu to, co w zasadzie każdy z was, wychowujemy dzieci. Chodzimy na wywiadówki. No, oczywiście. Także ta muzyka to jest coś, co nas trzyma przy życiu. Ja myślę, że każdy z nas powinien mieć taki, brzydko mówiąc, wentyl bezpieczeństwa, czyli coś, gdzie dokąd można odskoczyć od problemów dnia codziennego. I ja to chyba tak traktuję, wiesz, że ta muzyka to jest taki świat wirtualny. Wychodzimy na scenę, zamieniamy się w coś zupełnie innego, czyli po prostu nie wiem, jakiś twór popowo rock'n'rollowy i to nam ładuje akumulatory i to, że jesteście na koncertach, to, że się uśmiechacie do nas, że podpisujemy autografy, to dla nas to jest najlepsza nagroda. W przypadku zespołu, który ma mnóstwo hitów na swoim koncie, zapewne jest trudno wybrać te najważniejsze i te, które mają trafić na płytę z cyklu The Best Of. Jak w waszym przypadku wyglądał proces rekrutacji, castingu tych utworów, które tutaj na tej płycie się mają pojawić? I dlaczego akurat one i dlaczego w takich wersjach? To też był taki proces, który troszeczkę opierał się na przemyśleniach, na dyskusji, na jakichś głębszych przemyśleniach, bo tych piosenek, które gramy i które ludziom się podobają, jest naprawdę sporo i generalnie koncert, który trwa 1,5 godziny, jest dopełniony piosenkami, które na ludzi działają bardzo pozytywnie i zawsze ten odzew jest fajny, więc chyba mieliśmy troszeczkę dylemat, natomiast ta płyta, chyba po prostu stwierdziliśmy, że pora na takie podsumowanie. No 10 lat w obecnych warunkach, kiedy show biznes bywa niestety ulotny i to na przykładzie wielu gwiazd widać, że rok czy dwa i po prostu przygoda się kończy, to dla nas 10 lat to jest szmat czasu i w związku z tym wymagało to po prostu podsumowania. Na ile ta płyta jest efektem tego, że otrzymywaliście w swoich skrzynkach mailowych codziennie pytania, kiedy kolejna płyta? Jeszcze raz, przepraszam. Na ile ta płyta jest efektem tego, że otrzymywaliście w swoich skrzynkach mailowych codziennie pytania, gdy szczęściej, kiedy kolejny numer, kiedy kolejna płyta zespołu Film? Takie pytania są praktycznie codziennie. Kiedy nowa płyta? Nawet jak wydaliśmy X-Fila, ja tak nazywam,
czyli na dziesięciolecie, to ktoś zapytał się, kiedy nowa płyta. Ja mówię, no właśnie wyszło. No ale ja się pytam o nową. Także no, no cały czas są pytania, kiedy nowa płyta. Poczekaj, Łukasz, kiedy nowa płyta? Jutro. Już jest w piecu. Nie no, to wiadomo, że to trzeba troszkę czasu, żeby płyta nowa powstała, żebyśmy mogli pospotykać się między koncertami, tak? Posiedzieć, pokomponować, poaranżować, zapisać to w studiu, potem poobrabiać, no i potem cały ten proces wydawania płyty, także to jednak długo trwa, a jeszcze trzeba je napisać, te piosenki. Ten najbardziej szaleńczy okres, jak wspomnieliśmy, jest już za wami. Być może nawet dobrze, bo ile można żyć w takim totalnym pędzie. Jak teraz?